tym wypadku koło Konfederacja występuje tylko jaż w charakterze gospodarza konferansjera. Temat dzisiejszej konferencji: wolność i cenzura w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów prawdziwie niezależnych. W naszej konferencji poza posłami koła Konfederacja, posłem Dziamborem, Braunem, bierze udział pan poseł Sośnierz, który stanął jeszcze nie na czele, ale zainicjował zespół parlamentarny wolności słowa. Zaszczycają nas swoją obecnością przedstawiciele mediów prawdziwie niezależnych. Z szacunkiem wielkim do was, koledzy, i waszej ciężkiej pracy. To są ludzie, którzy dzisiaj stoją na pierwszej linii frontu walki o wolność debaty publicznej. Przedstawiam w kolejności topograficznej: pan Marcin Rola w Realu 24, pan Piotr Korczarowski, telewizja Emisja TV oraz inicjatywa Fundacja Przeciw Cenzurze. Pan Tomasz Zomer, redaktor i wydawca Najwyższego Czasu, ale od niejakiego czasu także wydawca telewizji N-Czas TV. I Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska. Jeszcze parę tygodni temu Centrum Edukacyjne Powiśle, zaatakowane, tak trzeba to powiedzieć, przez system reprezentowany dość zgodnie, niestety, i przez emitentów, dysponentów sieci internetowej, ale też i przez dysponentów służb Rzeczypospolitej Polskiej, o czym za chwilę. Głos ma pan poseł Sośnierz. Ponieważ przedstawiciele mediów niezależnych zgłaszają coraz częściej problemy dotyczące braku naruszania wolności wypowiedzi, wolności słowa w przestrzeni publicznej, no my zbieramy te głosy i postaramy się zorganizować w lutym szerszą konferencję. Zapraszamy już dzisiaj do udziału wszystkich przedstawicieli mediów niezależnych, którzy odczuwają na własnej skórze, na własnym doświadczeniu, własnej pracy te symptomy ograniczania wolności słowa, żeby zgłaszali się do przedstawicieli tego zespołu do spraw wolności słowa. Postaramy się uwzględnić wszystkie głosy i z prawa, i z lewa, i z środka. Także już dzisiaj zapowiadamy. Ja oddaję głos kolegom, które chcieliśmy wysłuchać na temat ich problemów w funkcjonowaniu na dzisiejszym rynku medialnym w Polsce. Byłbym zapomniał, schował mi się za panem posłem Dziamborem pan Jerzy Wasiukiewicz, reprezentujący media narodowe. Głos ma Rafał Mosakowski, Centrum Edukacyjne Polska. Dzień dobry Państwu. Konferencja, w której dzisiaj uczestniczymy, tak naprawdę na szybko miała się odbyć 20 grudnia, czyli w tym dniu, kiedy YouTube zlikwidował kanał Centrum Edukacyjnego Powiśle. Proszę Państwa, czym YouTube jak gdyby uzasadniał swoją decyzję? Uzasadniał tym, że na naszym kanale była rzekomo nienawiść w stosunku do tak zwanych grup, które są chronione, grup chronionych. Oczywiście nie wyjaśniono nam, co to są te grupy chronione, ale można się domyśleć, że na pewno nie chodzi tu o Polaków, katolików, prawicowców i tak dalej, raczej o środowiska nam przeciwne. Pół roku wcześniej, 20 czerwca, ten sam YouTube cofnął mojemu kanałowi oraz kanałowi Piotra Korczarowskiego dokładnie w tym samym dniu monetyzację, czyli uniemożliwił nam zarabianie na reklamach. Jeszcze wcześniej, rok wcześniej, w grudniu 2018 roku, inny monopolista w pewnym sensie, PayPal, zablokował przekazywanie płatności, które wpływały ze wsparciem dla naszej telewizji. Kłopoty z Facebookiem to też jest, można powiedzieć, nasza specjalność, co jakiś czas blokady, co jakiś czas usunięcia postów i tak dalej. Proszę Państwa, ja uważam, że jest to sprawa przede wszystkim nie związana z działalnością mediów społecznościowych, które są zdominowane i są uzależnione od korporacji międzynarodowych, ale jest to sprawa przede wszystkim braku woli politycznej polskich władz, żeby ten problem wreszcie rozwiązać. Równolegle z tymi represjami ze strony
korporacji międzynarodowych, były uderzenia na przykład w naszą redakcję ze strony Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod tymi samymi zarzutami. Szerzenie mowy nienawiści, propaganda ustroju totalitarnego i tak dalej. W ramach tej akcji w dniu 21 lutego ubiegłego roku dokonano wejścia do mojego mieszkania, do mieszkania mojej mamy i sześciu zamaskowanych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakonfiskowało 17 nośników danych i 17 po prostu sprzętów elektronicznych. To były zarówno komputery, laptop, tablet, telefony komórkowe, przenośne dyski, zewnętrzna pamięć i tak dalej. Następnie wytoczyłem prokuratorowi Ziółkowskiemu z prokuratury rejonowej w Warszawie, Żoliborzu, a także Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego proces. Było to zażalenie na tą interwencję. Niestety proces został przegrany. W mojej sprawie również wtedy w lutym 2019 roku interpelację poselską zgłosił się poseł Robert Majka i dostał na tą interpelację odpowiedź od koordynatora służb specjalnych, od pana Mariusza Kamińskiego, że działania prokuratury i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego były zgodne z prawem i ustawą o ABW. I tutaj wątek pana Mariusza Kamińskiego, myślę, że dosyć ciekawy. To jest człowiek, który pojawia się w naszym środowisku jak taki zły duch od 33 lat. Po raz pierwszy 33 lata temu, w 1987 roku, wtargnął wraz z bojówką lewicowych studentów z jego wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego na spotkanie historyczne w tak zwanym środowisku Zagórnej. To był Kościół Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Zagórnej w Warszawie. Próbował rozbić to spotkanie, ale oczywiście został przez uczestników i organizatorów tego spotkania usunięty. Jak się okazało, 32 lata później, w zeszłym roku, już nie musiał sam osobiście przychodzić, niczego rozbijać, tylko jako koordynator służb specjalnych wysłał swoich funkcjonariuszy, ażeby nękać Centrum Edukacyjne Powiśle, czyli to samo środowisko, które organizowało to spotkanie historyczne. Ponadto warto zaznaczyć, że tu jest duże doświadczenie w walce ze środowiskami patriotycznymi, katolickimi pana Mariusza Kamińskiego, ponieważ w czasie strajków w 1988 roku studenckich był on szefem tak zwanej milicji strajkowej i na przykład dopuszczał wydawnictwa lewicowe, liberalne, natomiast wydawnictwa związane z myślą narodową, wydawnictwa prawicowe były przez niego usuwane. Czyli jak gdyby tutaj jego jak gdyby rola jako cenzora, jakiego takiego inkwizytora od 30 paru lat jest jak gdyby bardzo znana. Proszę Państwa, tak jak mówię, przykład Włoch jest dla nas przykładem optymistycznym. To się we Włoszech stało 2 tygodnie temu. Sąd włoski uznał roszczenia organizacji włoskich nacjonalistów, włoskich postfaszystów Casa Pont Italia oraz Forza Nova i nakazał koncernowi Facebook zapłacić odszkodowania i zwrócić koszty procesowe. Odszkodowanie było wypłacane za każdy dzień blokady na Facebooku. Czyli jeżeli jest wola polityczna, jeżeli sądy działają faktycznie niezależnie, to można nawet z wielkimi korporacjami międzynarodowymi wygrać. Mam nadzieję, że również moja redakcja, tak jak wszystkie inne media, które mają podobne problemy, osiągną to i wygrają walkę o prawdę, walkę o wolność słowa z korporacjami międzynarodowymi, zwłaszcza są to korporacje amerykańskie. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Piotr Korczarowski, Inicjatywa Przeciw Cenzurze.
Szanowni Państwo, świat zmienia się na naszych oczach i w ciągu ostatnich 2 dekad zmienił się w kontekście informacji, dostępu do informacji mniej więcej tak, jak kiedyś ten świat zmienił telegraf. Dzisiaj nasz świat zmienił internet, z którego wszyscy korzystamy. Osobiście jestem dziennikarzem, ale dzisiaj występuję tu w roli prezesa Fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze, fundacji, która powstała na potrzebę chwili, ponieważ cenzura w Polsce ma się coraz lepiej. Co prawda ma ona inną formę niż ta perelowska cenzura, którą wszyscy znamy z czasów Solidarności, ale efekt tej cenzury jest taki sam. To jest po prostu ograniczanie dostępu do słowa, do wiedzy, do informacji pewnym konkretnym środowiskom. Moi koledzy dziennikarze nieraz korzystali, posiłkowali się mediami społecznościowymi, tymi mediami, które de facto zmonopolizowały rynek. To jest raptem kilka amerykańskich korporacji, wobec których praktycznie nie ma alternatyw, dlatego że one dysponują takim kapitałem i zapleczem politycznym, że ten rynek został rzeczywiście przez nich zmonopolizowany. I tutaj chciałbym się posłużyć cytatem na dowód tego, jak bardzo ta cenzura słowa się zacieśnia. Mianowicie YouTube, czyli portal, na którym większość z nas prowadzi działalność dziennikarską w ramach kanałów telewizji internetowych, niezależnych, deklaruje w pierwszych linijkach swojego regulaminu, że jest przestrzenią wolności słowa. Przy czym natychmiast zastrzega, że ta wolność słowa nie dotyczy materiałów odnoszących się do rasy, pochodzenia, religii, niepełnosprawności, wieku, płci, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i przynależności kastowej. Panowie dziennikarze, jak w takich warunkach można realizować nasz zawód, jeśli nie można mówić o niczym? Dzisiaj dożyliśmy czasów, kiedy nie tylko nie można wręcz mieć swojego zdania, trzeba cały czas patrzeć na to, co można powiedzieć, komu to może pasować, a komu nie, ale też nie można nawet komentować wypowiedzi innych ludzi. Dlatego my w Fundacji Inicjatywa Przeciw Cenzurze podejmujemy od tego roku szereg działań, które zamierzają przelobować politycznie wypracowanie jakiegoś rozwiązania na polskim rynku, ponieważ te korporacje międzynarodowe czują się w tej chwili bezkarnie. Przed chwilą tu Rafał Mosakowski mówił o włoskim przykładzie, gdzie rzeczywiście Facebook został doprowadzony do porządku i wypłacił odszkodowanie tym ludziom, którzy zostali bezprawnie usunięci. A przypomnę Państwu, że wszystkie te korporacje, zapraszając swoich użytkowników, jednocześnie polecają na przykład programy reklamowania się w tychże portalach, za co pobierają pieniądze i potem za takie usługi, biorąc pieniądze, jednocześnie autorytarnie podejmują decyzję, kogo zdjąć, komu zamknąć usta, kogo usunąć, bez podawania żadnych przyczyn. Oni się nie tłumaczą ani przed nami, ani przed sądami, działają ponad prawem i nie ma z nimi żadnego kontaktu. Jeśli chodzi o Facebook, to sytuacja w Polsce nieco uległa poprawie. Rzeczywiście tu się pojawiły jakieś działania ze strony rządu, które umożliwiły co najmniej odwołanie się od tych decyzji. Natomiast YouTube jest światową korporacją należącą do Google'a, która czuje się tu bezkarnie, nie jest w żaden sposób ich działalność uregulowana i co jest najgorsze, w naszej ocenie nie przestrzega polskiego prawa, ponieważ gdyby ta organizacja przestrzegała polskie prawo, my mielibyśmy szansę odwołać się do sądu i dochodzić swoich praw tamże. Tymczasem takiej opcji nie ma, a jak powiedziałem na wstępie, nasz świat uległ zmianie, dostęp do informacji uległ zmianie. Cytujemy wszyscy w redakcjach wypowiedzi polityków, które pojawiają się na Twitterze, na Facebooku, chociażby właśnie na wspomnianym YouTubie. I w tej chwili pracować się nie da, jeśli te portale będą autorytarnie podejmować decyzje, kogo dopuścić do głosu można, a kogo nie, jakie środowiska są tam mile widziane, a jakie nie. Przy czym pełna hipokryzja panuje, ponieważ w deklaracjach oni twierdzą, że wszyscy są zaproszeni, a zakulisowo są poszczególne podmioty wyłączane, czego doświadczyliśmy my w redakcji emisji, czego doświadczają cały czas koledzy tutaj reprezentowani w osobie Marcina Roli w redakcji w Realu 24, czego doświadcza Centrum Edukacji Powiśle i wszystkie te kanały, które chociażby ocierają się o jakąś nutę patriotyczną czy prawicową, bo tyleż, proszę Państwa, wystarczy, żeby zostać poddanym cenzurze, która się pogłębia, a już nawet nie wspomnę o tej cenzurze, która istnieje w przestrzeni publicznej, która jakby legitymizuje działania innych podmiotów naciskających, aby nie odbyło się spotkanie autorskie z tym czy innym autorem, żeby nie doszło do prezentacji filmu dokumentalnego, publikacji książki, bo to komuś jest nie na rękę. Tak więc cenzura ma się w Polsce coraz lepiej i temu mówimy stanowcze dość.
Szanowni Państwo, swoją obecnością na tej konferencji prasowej, ale już nie głosem obszerniejszym, panowie redaktorzy Rola, Zomer, Wasiukiewicz, przypomnę, Media Narodowe, Enczas TV, w Realu 24, najpoważniejsze dziś już, nie bójmy się użyć tego słowa, koncerny medialne, prawdziwie niezależne, swoją obecnością zaświadczają, że mamy do czynienia już nie z jednostkowymi, oderwanymi przypadkami napaści na wolne słowo, na niezależne dziennikarstwo, na swobodę wypowiedzi. Mamy do czynienia z umacniającym się trendem. O tym będziemy mówić, to będziemy dyskutować na naszej konferencji pod auspicjami nieobecnego już w tej chwili pana posła Sośnierza i jego zespołu Wolnego Słowa. Mam nadzieję, że uda nam się tę konferencję zorganizować nie dalej niż w lutym. Dziękuję za uwagę. Czy są pytania? Kto stoi za tą inicjatywą zerwania forum? Panie redaktorze, nie mam odpowiedzi na pańskie pytanie. Czy to cała opozycja, czy tak jednomyślnie opierała na ten pomysł, czy nie wiem, Z całym szacunkiem, temat dzisiejszej konferencji jest dla nas tak ważny, że nie chcę trwonić czasu obecnych dziennikarzy na dywagację w sprawie, co do której już panu powiedziałem, że nie mam żadnej ścisłej odpowiedzi, musiałbym zapoznać się ze sprawą. Ale to nie pamięta pan, od kiedy dostaliście taki... Szanowny panie redaktorze, bardzo panu dziękuję za obecność i za aktywny udział w naszej konferencji. Czy są dalsze pytania? Dziękujemy za uwagę. Szanowni drodzy koledzy, tak już off the record, na marginesie tego spotkania. Wasze kamery mają, wiecie, potężniejsze statywy. Macie tutaj troszkę jeszcze takiego starszego sprzętu. Jeszcze nie z demobilu, ale widać, że reprezentujecie poważne firmy, które są na rynku już dekady, nie lata. Ale ci, którzy stanęli tutaj z nami na zaproszenie Konfederacji i Zespołu Wolnego Słowa na tej konferencji prasowej, to jest przyszłość niezależnych mediów w Polsce. Zasięgi, oglądalność tych mediów nie raz już nie tylko otarła się o wasze poziomy oglądalności, ale też nie jeden raz zdążyła je przekroczyć. Przypomnę jeden fakt. Wieczorem, nocą, już w roku 2014 to było, kiedy Polska obserwowała wydarzenia w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, to ta obserwacja umożliwiona była przez jedną z takich właśnie niezależnych telewizji, notabene wcale nie stołecznych, nie warszawskich, i wtedy te transmisje na żywo oglądało 700 tysięcy ludzi. To sporo. A zatem, szanowni państwo, nie lekceważcie tego problemu, jakim jest cenzura, ograniczanie wolności, bo jeśli jest ona ograniczana w tych przypadkach, to prędzej czy później przyjdą po nas. Przyjdą po nas, rzecz jasna, pod tym warunkiem, że będziemy chcieli wszyscy pozostać po polskiej stronie. Dziękuję za uwagę. A dlaczego nie ma na konferencji Janusza Korwin-Mikkego? Bardzo panu, panie redaktorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Proszę nie pytać o tych, których nie ma na tej konferencji. Proszę pytać o tych, którzy są obecni. Nasz kolega poseł, pan prezes, jest osobą publiczną, aktywną, szeroko dostępną, więc myślę, że nie będzie pan miał problemu z dotarciem do jego wypowiedzi. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze. Zapraszam bardzo. Proszę państwa, jeżeli są pytania nie na temat konferencji, to zapraszamy. Jesteśmy tutaj cały czas do dyspozycji. Jesteśmy dostępni. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Z panem Bogiem.